Dzień dobry, Anna Niczyperowicz, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Gościmy dzisiaj panią Joannę Drewlę, dyrektora generalnego Serwie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani redaktor. Porozmawiamy o tym, czy potrzebna jest nam nowa polityka lekowa w Polsce, jak to wygląda po pandemii, podczas której wiele rzeczy nas zaskoczyło, wiele rzeczy wyszło na wierzch, choćby takie chwile grozy przeżywaliśmy, kiedy zabrakło niektórych leków w aptekach. Co zawiniło? Co sprawiło, że taka sytuacja nas spotkała? Ja myślę, że wszyscy Państwo dobrze pamiętacie, co się wydarzyło 18 miesięcy temu. Nagle ta groza rzeczywiście była od początku, no bo z dnia na dzień zostały zamknięte granice. Nagle się okazało, że nie ma ani płynów do dezynfekcji, ani maseczek, co jest niezbędne tak samo jak dla normalnych ludzi, jak i dla pracowników fabryk. To już była pierwsza taka chwila, a potem się dołączyły różne inne problemy, które chyba są ciągle z nami do dzisiaj, bo od początku pandemii wiele krajów, szczególnie krajów azjatyckich, po prostu uniemożliwiło eksport, a właściwie import do Polski między innymi, po pierwsze substancji aktywnej albo gotowych leków, co bardzo prosto niestety przełożyło się na problemy dla pacjentów z dostępnością leku. Jeżeli jeszcze dodamy do tego tą panikę, która wybuchła na początku, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale nagle wszystko się zamknęło i doszło do paniki na rynku dystrybucyjnym, doszło do paniki w aptekach, bo nagle pacjenci chcieli bardzo zrobić duże zapasy leków, co na pewno nie pomogło w sytuacji i te wszystkie czynniki doprowadziły do tego, że po prostu leków w aptece zaczęło brakować. Niestety pacjenci chodzili od apteki do apteki. Myślę, że wielu z nich pomimo pandemii próbowało się dostać do aptek, żeby zrobić zapasy swoich leków. No i niestety po prostu im się to nie udało. Także mieliśmy bardzo trudną sytuację. I właśnie ta sytuacja pokazała, że jednak lokalna, po pierwsze bezpieczeństwo lekowe to nie jest puste słowo, że musimy się z tym liczyć i jeżeli chcemy zapewnić bezpieczeństwo lekowe, czyli dostęp pacjentów do bezpiecznych i skutecznych terapii, no musimy polegać na lokalnej produkcji. Zresztą to jest coś, co w naszym przypadku się wydarzyło, w przypadku firmy Serwie w Polsce, bo my tu mamy lokalną fabrykę, że tak naprawdę dzięki mobilizacji pracowników i tego, że mamy lokalną produkcję i rynek polski jest rynkiem priorytetowym. My właściwie nie mieliśmy żadnych kłopotów z dostępnością. Ogromne znaczenie miało tutaj także to, że no nie jesteśmy zmuszeni importować API, czyli tej substancji aktywnej czy gotowych leków z Azji. Produkujemy ją na własny użytek w Unii Europejskiej i to spowodowało, że pacjenci mogli bez właściwie problemu otrzymywać leki, nasze leki w aptece. Ta sytuacja była nie tylko w Polsce, ta sytuacja dotknęła wiele krajów i już teraz, już wcześniej pewne pomysły zaczęły się pojawiać, pewne strategie, jak nie dopuścić, żeby do powtórki tej sytuacji. Unia Europejska przygotowuje swoją strategię, która ma zapewnić bezpieczeństwo lekowe. Co robią inne kraje i co możemy robić my? No dokładnie to jest to, o czym pani redaktor powiedziała przed chwilą. No wiele krajów zorientowało się, że po prostu posiadanie lokalnej produkcji na miejscu, w kraju powoduje, że rynek dany jest rynkiem priorytetowym dla producenta. I no, powinniśmy się wyciągnąć z tego prosty wniosek, że tak naprawdę powinniśmy robić wszystko, żeby zachęcić inwestorów do tego, żeby te inwestycje produkcyjne szczególnie w Polsce miały miejsce i żeby je nie tylko zatrzymywać, ale też zachęcać do zwiększenia tych inwestycji. Zresztą wspomniała Pani o strategii rozwoju zaproponowanego przez Unię. To się dzieje rzeczywiście. Unia szczególnie zwraca uwagę w tej chwili na to, żeby przyciągnąć produkcję substancji aktywnej z Azji do Europy, bo bardzo wiele produktów jest produkowanych w Azji. Co więcej, wiele krajów przyciąga inwestycje. Już w tej chwili mamy pierwsze zachęty w Belgii, w Wielkiej Brytanii, we Francji. Hiszpania od wielu lat zachęca producentów do lokalnych inwestycji. Nawet Rumunia ostatnio też dołączyła, tworząc różne zachęty dla lokalnych producentów. Zresztą
widać, że no, myśmy przez wiele lat w Unii Europejskiej i w ogóle, no, także w Polsce, no, wszędzie, we wszystkich krajach byli pod bardzo dużą presją obniżki kosztów produkcji i to właśnie spowodowało wywóz, jakby transfer tych technologii produkcji substancji aktywnej i gotowych leków do Azji. No ale teraz niestety mamy tego konsekwencje i jeżeli nie zainwestujemy, to będziemy ciągle mieli takie właśnie ryzyko. Zresztą myślę, że nasz przykład pokazuje, przykład firmy Servier pokazuje, że da się to robić. To znaczy da się produkować substancję aktywną w Europie. Myśmy świadomie podjęli taką decyzję strategiczną, żeby nie wywozić, jakby nie eksportować tej technologii do Azji, tylko po prostu opieramy się na naszych fabrykach w Unii Europejskiej. Mamy dwie takie fabryki substancji aktywnej, jedną we Francji, drugą na Węgrzech. I też inwestujemy bardzo intensywnie w lokalną produkcję. To jest kosztowne, ale da się to zrobić. Ale to jest nie tylko kosztowne. Ale też wymaga planów na wiele lata, tak? Zaplanowania tej inwestycji, dokładnie. Rozplanowania jej. Jakie inwestycje planujecie jeszcze? Czy bierzecie pod uwagę Polskę? To znaczy nasze inwestycje no nie są, nie pojawiły się dzisiaj, prawda? Zresztą myślę, że warto wspomnieć o tym, że inwestycje w środki trwałe to jest bardzo długofalowy proces. On wymaga bardzo takiej, bym powiedziała, długotrwałej, kompleksowej, przewlekłej wizji tego, jak się chce w Polsce czy w innym kraju zainwestować. Zresztą myśmy rozpoczęli inwestycje w środki trwałe w fabrykę 24 lata temu. Zaczęliśmy od 500 000 tabletek jednego leku. W tej chwili produkujemy ponad 53 miliony opakowań i praktycznie wszystkie leki produkowane na rynek polski są produkowane w naszym warszawskim zakładzie na warszawskiej Białęce. Co więcej, także ciągle zwiększamy eksport, co też jest ważne z punktu widzenia naszego balansu import-eksport, który nie jest tutaj jakby najlepszym balansem, prawda? My ciągle mamy ogromną nadwyżkę importu w przemyśle farmaceutycznym nad eksportem. Mówiąc o inwestycjach, myśmy od roku 2000, o Jezu, już nie wiem, nie potrafię powiedzieć, którego, 24 lata temu zainwestowaliśmy przez te lata prawie 200 milionów złotych. Zbudowaliśmy, pomimo tej pandemii inwestujemy nadal, bo postawiliśmy nową linię butelkową, która zwiększyła nasze możliwości produkcji leków pakowanych w butelkach o 30% do 15 milionów opakowań rocznie. Mamy bardzo ciekawą inwestycję, tak zwaną linię PDA, to jest linia, która się z angielskiego Administered Doses Preparation, która robi także bardzo dużo na eksport takich pojedynczych dawek dla pacjentów, które stosuje się w szpitalach, sanatoriach, domach starców. Tak jak powiedziałam już wcześniej, Polska jest dla nas bardzo ważnym rynkiem. My w tej chwili, pomimo pandemii, jesteśmy na właśnie bardzo końcowym etapie negocjacji, żeby kolejne bardzo duże inwestycje umieścić w Polsce. Mówię tutaj o podwojeniu inwestycji, tak naprawdę o dodatkowych 200 milionach złotych w ciągu następnych 5 lat. No jesteśmy już bardzo zaawansowani w tych inwestycjach, no i mam nadzieję, że one pod koniec tego roku zakończą się powodzeniem. Jakie korzyści mogą wyniknąć z tych inwestycji dla Polski, dla polskich pacjentów? No, bo rozmawialiśmy przed chwilą o bezpieczeństwie lekowym. To na pewno rozwój produkcji w Polsce bardzo poprawia bezpieczeństwo lekowe Polaków. I to tak naprawdę widzieliśmy podczas pandemii, to nie są tylko puste słowa, bo w sytuacji kryzysowej, tam gdzie jest fabryka, ten rynek jest traktowany jako rynek priorytetowy. Zresztą nie grozi wtedy nam ryzyko jakby konsekwencji zamknięcia granic, na przykład, co widzieliśmy w zeszłym roku na początku pandemii. To nie tylko pacjent, ale to też jest wpływ na gospodarkę, bo tego typu inwestycja 200 milionów złotych w nowoczesne, to jest transfer bardzo nowoczesnych technologii, więc poprawa innowacyjności przemysłu lokalnego. To jest przekazanie know-how lokalnym pracownikom, bo w Polsce tak naprawdę zatrudniamy praktycznie wszyscy pracownicy, to są Polacy. To jest w końcu, następny punkt to jest zwiększenie eksportu. Ja o tym mówiłam, bo to jest bardzo ważny taki element no, też zwiększenia innowacyjności gospodarki. I ostatni punkt, to on jest, nie chcę powiedzieć, że ostatni, to znaczy, że mniej ważny. To znaczy, to jest
Tego typu inwestycja oznacza znaczne zwiększenie wartości dodanej, bo my w ciągu ostatnich 10 lat dla wartości dodanej wypracowaliśmy prawie 900 milionów wartości dodanej pod postacią nie tylko inwestycji, ale też wynagrodzeń pracowników i podatków, które zostają tutaj w Polsce. Także taka inwestycja oznacza bardzo duże zwiększenie już tej dużej wartości dodanej dla polskiej gospodarki. Od czego zależy, że to właśnie Polska byłaby atrakcyjnym rynkiem dla takiej inwestycji? Tak jak powiedziałam, no Polska jest dla nas bardzo ważnym rynkiem, bo jest świetnie położona, ma duży potencjał, ma super jakości fachowców. Myślę, że my tutaj, jeżeli chodzi o kadry pracownicze, zresztą jesteśmy bardzo wyróżniający się. Natomiast, żeby podjąć taką decyzję, to zresztą to jest jakby główny kontrargument tej inwestycji w Polsce, to jest stabilność i przewidywalność legislacyjno-refundacyjna, tak bym ją nazwała, bo tak jak powiedziałam, to są bardzo długofalowe inwestycje. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale od momentu podjęcia decyzji refundacyjnej, od decyzji produkcyjnej, że podejmiemy inwestycje w produkcji, do momentu wdrożenia czasami mają nawet 2 lata. Także my musimy mieć wizję rozwoju i prawa i otoczenia gospodarczego na troszkę więcej niż 2-3 lata, które w tej chwili mamy, a czasami nawet nie wiemy, co się wydarzy za pół roku. Także ta stabilność i wspólna praca nad poprawą bezpieczeństwa lekowego Polaków w Polsce no jest po prostu szalenie ważna i jest kluczowa dla podjęcia decyzji o umieszczeniu tej inwestycji w Polsce. A jakie są największe wyzwania, przeszkody, które mogłyby was zatrzymać w tej inwestycji? To tak jak powiedziałam, tutaj mówię o tej stabilności legislacyjno-refundacyjnej, bo prawda jest taka, że to jest rynek ściśle regulowany i myślę, że to jest coś, co zawsze bierzemy pod uwagę. Natomiast od momentu wprowadzenia ustawy refundacyjnej w 2012 roku regularnie negocjujemy ceny i tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy te ceny zostaną zaakceptowane, czy lek pozostanie na liście refundacyjnej, czy nie. W tej chwili zbliżamy się do 5. rundy negocjacji. Do 5. rundy i oczekuje się od nas kilkudziesięcioprocentowych obniżek cen, co jest po prostu niemożliwe. W ogóle przeniesienie tej substancji, znaczy produkcji substancji aktywnej, czy w ogóle produkcja tutaj w Europie, no pociąga za sobą konsekwencje, prawda? Bo mamy tutaj bardzo ścisłe regulacje, musimy przestrzegać różnych norm dotyczących ochrony środowiska. Koszty w pandemii bardzo wzrosły, w związku z tym no, musimy po prostu być, nasza centrala musi być po prostu przekonana, że ta sytuacja, która jest w tej chwili, jest sytuacją stabilną, że nie będziemy mieli ryzyka, że nagle leki, które już w tej chwili są, należą do praktycznie najtańszych leków w Europie, zostaną po prostu z tej listy usunięte. Dlatego potrzeba nam stabilności, potrzeba nam przewidywalności i no mam nadzieję, że w tym roku, pod koniec tego roku będziemy mogli świętować tą właśnie decyzję, że inwestycja podwojenia tak naprawdę kwoty inwestycji w Polsce zostanie przyznana Polsce. Na to liczymy. A teraz tak, żeby jeszcze uspokoić być może, mam nadzieję, naszych widzów, czy u progu kolejnej fali pandemii wyciągnęliśmy już jakieś wnioski z tego, co działo się dotąd i czy będziemy lepiej przygotowani na nią? No mam nadzieję. No my jesteśmy w każdym razie przygotowani, jak właśnie powiedziałam, bo produkujemy 100% leków tutaj dla rynku polskiego tutaj na miejscu i myślę, że decydenci powinni brać pod uwagę tego typu argumenty. No w tej chwili zbliżamy się do czwartej, no mam nadzieję, że ona do nas nie dojdzie, ale no jest ryzyko czwartej fali i my w tej chwili przygotowujemy się do tego, by zwiększyć zapasy, żeby być gotowym na to, jeżeli ta pandemia przyjdzie. Zresztą to są czasami tak proste rzeczy, jak bycie przygotowanym na obecność pracowników na kwarantannie, no bo to oznacza ogromną mobilizację
całego zespołu. Mamy tę świadomość, że musimy zapewnić bezpieczeństwo lekowe Polaków. Szczególnie ono jest ważne dla chorób przewlekłych, gdzie takich cywilizacyjnych, gdzie tak naprawdę pacjenci najbardziej cierpieli, bo mówię tutaj o cukrzycy, o nadciśnieniu, o chorobie wieńcowej, gdzie tak naprawdę ta przewlekłość i chroniczność leczenia, ten ciągły dostęp do leczenia ma szalone znaczenie dla właśnie tego dobrostanu i jakości kontroli choroby dla Polaków. Dziękujemy serdecznie, pani dyrektor. Naszym gościem była Joanna Drewla, dyrektor generalna Servier. Do widzenia. Dziękuję.